W dzisiejszym naszym spotkaniu z serii Niemiecki na słuchawkach chciałabym, byście sami siebie sprawdzili. Usłyszycie zdanie w języku polskim, spróbujcie je przetłumaczyć samodzielnie na język niemiecki. Po około 10 sekundach usłyszycie właśnie tłumaczenie tego polskiego zdania na język niemiecki. W ten sposób możecie zobaczyć, czy brakowało Wam jakichś słów, a, może struktura zdania nie była do końca poprawna. Trzymam za Was kciuki, na pewno pójdzie Wam świetnie lub dobrze. Zaczynamy. Potrzebujemy dużo pieniędzy na nowe mieszkanie. Potrzebujemy dużo pieniędzy na nowe mieszkanie. Wir brauchen viel Geld. Für die neue Wohnung. Wir brauchen viel Geld für die neue Wohnung. On Babci Radio. Er hat seiner Oma ein Radio geschenkt. Er hat Zeina Oma ein Radio geschenkt. Ten młody mężczyzna wygląda na wysportowanego. Ten młody mężczyzna wygląda na wysportowanego. Dieser junge Mann sieht sehr sportlich aus. Dieser junge Mann sieht sehr sportlich aus. Mogę zarezerwować tobie pokój od poniedziałku do piątku. Mogę zarezerwować tobie pokój od poniedziałku do piątku. Ich kann dir das Zimmer von Montag bis Freitag reservieren. Ich kann dir das Zimmer von Montag bis Freitag reservieren. Czy odwiedzisz w weekend Twoich rodziców? Czy odwiedzisz w weekend Twoich rodziców? Bezuchst du, am deine Eltern? Bezuchst du am Wochenende deine Eltern? Czy idziesz dzisiaj wieczorem do kina? Czy idziesz dzisiaj wieczorem do kina? Gehst du heute Abend ins Kino? Gehst du heute Abend ins Kino? Mam bardzo stary Televisor. Mam bardzo stary Televisor. Ich habe einen sehr alten Fernseher. Ich habe einen sehr alten Fernseher. Czy możesz mi polecić jakiś tani telefon komórkowy? Czy możesz mi polecić jakiś tani telefon komórkowy? Kanst du Mija ein billiges handy empfehlen? Kanst du Mija ein billiges handy empfehlen? Źle mnie pani zrozumiała. Źle mnie pani zrozumiała. Sie haben mich falsch verstanden. Sie haben mich falsch verstanden. Mogę cię odebrać jutro samochodem. Mogę cię odebrać jutro samochodem. Kann iść dich morgen mit dem Auto abholen? Kann ich dich morgen mit dem Auto abholen? Najchętniej słucham Mozarta. Najchętniej słucham Mozarta. Am liebsten höre ich Mozart. Am liebsten höre ich Mozart. Za pół godziny znowu zadzwonię. Za pół godziny znowu zadzwonię. In eine halben Stunde rufe ich wieder an. In eine halben Stunde rufe ich wieder an. Jak podoba się tobie nowy komputer? Jak podoba się tobie nowy komputer? Wie gefällt dir der neue Computer? Wie gefällt dir der neue Computer? Koniecznie dajcie znać, jak Wam poszło, z którymi zdaniami była największa dla Was trudność. A może wiecie, dlaczego właśnie dane zdanie spowodowało tą trudność? Napiszcie koniecznie w komentarzach.